Początki geografii w Gdańsku to rok 1946, gdzie w pedagogium powstaje Zakład Geografii, zorganizowany i kierowany przez profesora Józefa Staszewskiego. Rok później w Wyższej Szkole Pedagogicznej powstaje Wydział Przyrodniczy. W 1953 roku Wydział Przyrodniczy przekształca się w Wydział Geograficzny. W 1959 roku powstaje Stacja Limnologiczna w Borucinie, zorganizowana i kierowana przez wieloletniego kierownika, docenta Eusebiusza Okulanisa. W 1967 roku Wydział Geograficzny przemianowano na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, później Wydział Biologii, Geografii i Oceanografii, a następnie Wydział Oceanografii i Geografii. W roku 1970 powstaje Instytut Geografii. Już nauczyciel w szkole średniej mnie nią zainteresował i dlatego zgłosiłem się właśnie na studia geograficzne 70 lat temu. 1 października 1951 roku zostałem studentem pierwszego roku geografii Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Nie ma innych takich studiów przyrodniczych, które dawałyby tak pełny obraz świata, w którym żyjemy, na różnych aspektach, i tym astronomicznym. Ziemia jest przecież jedną z planet w Układzie Słonecznym, ale także przyrodniczym i wynikającym z interakcji człowieka z przyrodą. Myślę sobie, że to były dla mnie ważne studia, te studia geograficzne. Ja po geografii miałam takie poczucie, że rozumiem bardziej świat, rozumiem różne procesy, zjawiska, które zachodzą. Dały mi taką wszechstronną wiedzę. Łatwiej chyba byłoby mi odpowiedzieć, czego mi nie dały studia geograficzne, ponieważ wpłynęły w znaczącym stopniu później na moje życie prywatne. Przede wszystkim poszerzyły moje horyzonty. Nie tylko w tym ujęciu przestrzennym, czyli wyjazdy, turystyka, zwiedzanie ciekawych miejsc, ale też myślowym, czyli poznanie ciekawych ludzi, poznanie świata, ogólnie otwarcie się na idee. Ukończyłem studia ze specjalnością hydrologia i klimatologia, natomiast zostałem zatrudniony w katedrze geomorfologii i geologii czwartorzędu. I połączenie tych dwóch różnych specjalności było bardzo dobrym rozwiązaniem i pozwoliło mi rozpocząć badania osadów jeziornych, co z satysfakcją czynię do dzisiaj. Jak mnie gdzieś rzuci się w jakimś miejscu świata, to po paru godzinach mam na tyle orientację, że mogę coś o tym miejscu powiedzieć. Oczywiście to się opierało na moich studiach teoretycznych, które, to zaznaczam, przez wszystkie lata kontynuowałem i kontynuuję do dzisiaj. Ja muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tych studiów, nie tylko dlatego, że to jakby poszerzyło moje horyzonty i pozwoliło cieszyć się widokiem drumlinów, jak jadę autostradą w kierunku Grudziądza, ale to jest ogólnoprzyrodnicza wizja na świat, która pomaga mi żyć. Pomaga żyć mnie, moim bliskim i ludziom, z którymi pracuję na co dzień. Geografia była i jest moją pasją i moim życiem. Odwiedziłem już około 100 krajów świata i wszystkie kontynenty. Jestem specjalistą w Departamencie Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Specjalizacja moja to klimatologia. Jeśli chodzi o stronę artystyczną, bo przecież tutaj za mną jest tutaj cała bateria syntezatorów, no to przecież przyroda jako taka jest ogromnym źródłem inspiracji. Zawsze warto pamiętać, że nauki przyrodnicze, poza tym celem, który badają, czyli biologowie żywą komórkę, chemicy badają różne związki chemiczne, geografowie opisują lądy, opisują współzależności, jest właśnie ten aspekt humanistyczny nauk przyrodniczych i geografii, który dla artystów jest po prostu źródłem inspiracji. Studia geograficzne dały mi przede wszystkim dużą wszechstronność. Kończąc te studia, ja miałam takie poczucie, że ja jestem tak bardzo wszechstronnie wykształcona, że umiem patrzeć na świat z różnych perspektyw. Gdyby nie geografia, to ja w ogóle chyba bym nie poszła później w góry wysokie. Ja myślę, że ona była w ogóle takim początkiem mojej drogi dalszej życiowej. Ja w ogóle po raz pierwszy w Tatrach pojawiłam się na pierwszym roku studiów. Te studia były tym czymś, co ukierunkowało moją dalszą drogę zawodową, życiową. Zaczęłam się po studiach zajmować już profesjonalnie wspinaczką też wysokogórską. Ja cały czas czerpię z tych doświadczeń, również w moim obecnym życiu zawodowym. Tak więc no myślę sobie, że gdyby nie
te studia, no to też nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym teraz jestem. Żyłem z geografii tylko przez 6 lat po studiach, bo pracowałem w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem pracowałem w zupełnie innych zawodach. Byłem menedżerem, konsultantem, doradcą w biznesie. Czy jestem nadal? Jestem geografem specjalizującym się w rekonstruowaniu zmian środowiska, zarówno takich zmian, które następowały relatywnie niedawno, czyli liczonych w dziesiątkach czy setkach lat, ale również w bardziej odległej przeszłości, mierzonej tysiącami lat. Aby uprawiać ten kawałek nauki, konieczne jest poruszanie się oprócz geografii w pewnych obszarach fizyki, chemii czy biologii, a więc konieczne jest podejście interdyscyplinarne, co sprawia, że prowadzenie takich badań jest rzeczywiście fascynującą przygodą. Dzisiaj po 20 latach pracy w Uniwersytecie Gdańskim mamy dobrze wyposażone laboratoria, regularnie realizujemy granty Narodowego Centrum Nauki, staramy się publikować nasze wyniki w dobrych czasopismach międzynarodowych. Mamy dobrze ułożoną współpracę zagraniczną, dzięki której prowadzimy badania nie tylko jezior polskich, ale również jezior alpejskich, jezior na różnych kontynentach, w Ameryce Południowej, w Afryce. Przymierzamy się do rozpoczęcia projektu wraz z kolegami z Niemiec dotyczącego osadów jezior wulkanicznych w Australii. Nigdy nie żałowałem wyboru Gdańska jako miejsca do studiowania i gdańskiej geografii jako miejsca pracy. Pewnie to zasługa bryzy, czyli powiewu świeżego powietrza z nadmorza. Jeszcze za czasów studiów pamiętam, że najciekawsze były tematy związane z połączeniem komputera z geografią. To są dane geoprzestrzenne, to jest Excel, to są wykresy, to są mapy cyfrowe, to są GIS-y, to jest analiza geoprzestrzenna. I te tematy, te projekty na studiach były najciekawsze zdecydowanie. Dlatego też postanowiłem, jeszcze w czasie trwania studiów, poszukać jakiejś pracy dorywczej, gdzie mógłbym zrealizować takie projekty geograficzne w prawdziwym projekcie, w prawdziwym życiu. No i udało się, to był bardzo szczęśliwy traf, udało się podjąć taką pracę. Branża lotnicza tutaj również, jak wiadomo, jest przestrzeń powietrzna, są dane też geoprzestrzenne. Ta praca wymagała już zdecydowanie większego skupienia, większej odpowiedzialności, ponieważ jak wiadomo, jest to już bezpośrednio związane z naszym życiem. Trzeba było bardzo mocno się skupić, bardzo mocno dbać o to, żeby tą pracę wykonywać rzetelnie. Tutaj też tworzyliśmy mapy awiacyjne, mapy nawigacyjne. I tutaj, co przede wszystkim też jest ważne, miałem do czynienia z ludźmi, którzy generalnie też mieli bardzo otwarte horyzonty, szczególnie te myślowe. W roku 1971 skończyłem Wydział Geografii. To wtedy nazywał się BINOS. Mieścił się w Gdyni. Zacząłem w USP jako nauczyciel geografii, co mi się bardzo przydało, ponieważ od 33 lat mieszkam w Kanadzie i tam pracowałem jako nauczyciel geografii w liceum w Toronto, w liceum kanadyjskim oraz w liceum i szkole podstawowej polskiej przy konsulacie polskim w Toronto. Od roku 2000 przez 21 lat co roku ja podróżuję. Ważne jest, że jak się jest w nowym miejscu, żeby się uczyć od ludzi lokalnych, też otwarcie to mówić, że przyjechałem tutaj po naukę, a nie się wymądrzać, bo jestem geograf i wiem dużo. W zasadzie, kiedy człowiek jest na miejscu, kiedy jest krajobraz, to w pewnym sensie ta wiedza teoretyczna odchodzi na bok. Człowiek jest jakby skupiony na tym, co widzi dookoła, a potem jak się myśli o tym, co się widziało, to wtedy się sięga po teorię, żeby coś uzupełnić i żeby coś o tym miejscu więcej wiedzieć. Ja mam taką zasadę, że nigdy nie czytam przewodników, gdzie jadę, tylko jadę i dopiero na miejscu, jak coś mnie zainteresuje, jest wspaniałe źródło internet, a potem jeszcze robię dogłębne studia, jak wracam do domu. Między innymi dlatego, że mam swój własny blog, który prowadzę i w którym opisuję moje podróże. Dobre przygotowanie na Uniwersytecie Gdańskim pozwala świat lepiej zrozumieć. Ja nie jestem pępkiem świata i ci, którzy są wokół mnie, są na różnych kontynentach, przeżywają te same problemy, te same trudności, te same radości. Oni podobnie pracują, podobnie kochają, podobnie się odżywiają. Oczywiście technologicznie nieraz są duże różnice. Uczyli nas, dom budujemy od fundamentów.
A się okazuje, jak jesteśmy w Afryce, to jest dokładnie odwrotnie. Najpierw na ziemi buduje się szkielet dachu, później pokrywa się go trawą, potem ten dach się podnosi i potem buduje się ściany. I fundamentu nie ma wcale. Wszystkie podróże, niezależnie czy mają charakter prywatny czy służbowy, jednakowo traktuję. Zawsze postrzegam to oczami geografa. Wiąże się to jeszcze z tym, że dokumentuję od strony fotograficznej te wszystkie miejsca, żeby później ten materiał wykorzystać. Moja ukochana geografia nauczyła mnie poznawać świat, poznawać ludzi, poznawać życie, poznawać kultury. Wyjątkowość geografii na tle innych dyscyplin polega na tym, że potrafi ona zrozumieć świat. Każda inna dyscyplina zajmuje się tylko cząstką. Geografia jest w stanie objąć całość. Przede wszystkim mnie zachęciła do myszkowania po świecie. Ja po geografii miałam takie poczucie, że ja rozumiem bardziej świat. Te studia były naprawdę przyjemnym doświadczeniem w życiu. Geografia dała mi ogólnie pozytywny pogląd na świat i rozumienie pewnych rzeczy, na przykład, które przez biznes nie są rozumiane. Dzięki geografii mam najciekawszą pracę, jaką jestem w stanie sobie wymyśleć. Studia geograficzne uczą zrozumienia tego świata. Świat jest piękny i dzięki geografii możemy ten świat sobie przybliżyć.